Herobrine, Entity 303, Płyta 11 oraz Null. To jedne z najpopularniejszych creepypast, jakie w swojej historii ma Minecraft. Jedne są bardziej zawiłe, drugie dosadnie przerażające. Zwolenników horrorów na świecie jest wielu, a ilość creepypast, jakie posiada Minecraft, wprost mówi nam o tym, że takich nie brakuje i w tym community. Ja jest Jakub, a dzisiaj przedstawię wam 10 najpopularniejszych creepypast, jakie w swojej historii ma Minecraft. A jeśli pod tym filmem zostawicie 20k łapek, to przygotuję dla was następny materiał z kolejnym zestawieniem creepypast, a teraz przechodzimy do odcinka. Creepypasta opowiada o tajemniczym seedzie, na którym według autora nikt nie powinien wchodzić. Po wejściu na tego seeda gracz zastał drzewo bez liści i płonącą wioskę w pobliżu. Na ziemi leżały kości, zgniłe mięso, oczy pająka i proch. W wiosce wszędzie był czerwony kamień. Żadnych mobów, żadnych wieśniaków, nie było nic. W tle grała zniekształcona muzyka. Później do autora dołączył gracz, który kazał mu natychmiast wyjść z gry. Minecraft zaczął się psuć, muzyka zaczęła grać głośniej, ukazało się 8 postaci, które pojawiały się i znikały, zaś wszystko jeszcze bardziej zaczęło się glitchować. Autor wyszedł do menu, a save zniknął. Herobrine to postać, która według całej historii nawiedza graczy. Potrafi budować, obserwuje nas, ale w momencie, kiedy chcemy go dopaść, zawsze ucieka. Powstała również teoria sugerująca, że jest to zmarły brat Notcha. Jednak sam twórca zdementował tę teorię, mówiąc wprost, że Herobrine to wymysł graczy, którzy chcą nam zrobić psikusa. Dodatkowo Notch ustawił sobie automatyczne filtrowanie maili po frazie Herobrine, w którym autoresponder odpowiadał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na taką ilość maili dotyczącą Herobrine'a ręcznie, a sama postać nie jest i nigdy nie była częścią Minecrafta, zaś sama historia nie jest prawdziwa niezależnie od wszystkiego. W ramach psikusa na listach zmian w becie 1.6 oraz 1.8 oraz w 1.9 i w 1.15.1 umieszczono informacje o usunięciu Herobrine'a z gry. Co najciekawsze w całej tej historii to istnienie konta w Minecraft o niku Herobrine z tym charakterystycznym białookim skinem. Może nie jest to stricte creepypasta, ale wiele wokół niej teorii. Jest to jedna z płyt muzycznych wprowadzonych w beta 1.9 pre 2. Jest to jedyna połamana płyta, która podłączona do komparatora wysyła sygnał o mocy 11. Sam utwór trwa minutę i 11 sekund, a zawiera odgłosy biegnącego gracza po różnych blokach, następnie słychać dziwne hałasy, szczekanie, aż w końcu dźwięk się ucina. Teorii na temat płyty jest wiele, jedni twierdzą, że gracza goni Herobrine, inni, że Entity 303, a jeszcze inna, że jest to nagranie ducha Steve'a. Deweloperzy Minecrafta lubią po sobie zostawiać ślad i taki też zostawił autor tego utworu. Płyta w spektrogramie ukazuje twarz Steve'a i cyfry 12, 41, 8, gdzie 12 to heksadecymalne C, więc całość możemy odczytać jako C418, czyli pseudonim autora utworu. Biały Enderman to legenda Minecrafta, która w polskim community została spopularyzowana przez Roxa. Według opisu świadków różnił się od normalnej wersji Endermana odcieniem, który zamiast czarnego był śnieżno-biały. Bywał przyjazny, neutralny, a czasami agresywny. Jedna z teorii jego istnienia mówi o tym, że pojawienie się białego Endermana było związane z błędem tekstur lub tekstur paków, ponieważ oczy Endermana są odrębną teksturą. W momencie, kiedy nie zostanie zapisana z przezroczystością, nakłada białe tło na całego moba, co finalnie ukazuje nam białego Endermana. Wiecie, co również jest białe? Pasek osób, które mnie oglądają, ale jeszcze nie subskrybują. Widzowie, tylko 32,9% osób subskrybuje ten kanał, dlatego mam dla was wyzwanie, lecimy po 50%. Wierzę, że dacie radę. Entity 303 powstał w 2013 roku. Nazywana nowym Herobrine'em postać miała atakować graczy i hakować ich. Hakuje światy, niszczy, psuje komputery graczy, a nawet same konta. Według legendy jest to były pracownik Mojang, zwolniony przez Notcha lub cały zespół hakerów, którzy kryją się pod nazwą 303mojang.com303 lub po prostu Entity.303. Powstały też teorie, w których raz to Entity 303 i Herobrine są wrogami, a innym razem sojusznikami.
Null to creepypasta, która powstała w 2014, a jej twórcą jest Along Came Josh. Według legendy to nieudany kod moba, który miał posiadać dużo wyższą inteligencję niż pozostałe. Podobnie jak Herobrine, straszy graczy, buduje, zagania nas do pułapek i niszczy świat, jednak w przeciwieństwie do niego nie jest od razu agresywny. Podobni do Nula są Farman oraz Boogeyman i do tego drugiego zaraz przejdziemy. Według całej historii przybiera różne postacie. Czasami wygląda nawet jak Null. Atakuje nas w momencie, kiedy idziemy spać, najczęściej o 3 w nocy. Creepypasta została stworzona przez amerykańskich youtuberów w celu spopularyzowania ich kanałów. Boogeyman to również znana z wielu innych horrorów postać, która pochodzi ze szkockich wierzeń. Według nich ma on nieregularny kształt, a jego zadaniem w anglosaskiej kulturze było wprowadzanie dyscypliny wśród dzieci poprzez straszenie ich. Polskim znanym odpowiednikiem tego potwora jest Bobo. League powstał w Portugalii w 2013 roku. Podobnie jak Herobrine zaczyna atakować graczy, którzy odnajdą dziurę w kształcie krzyża. No i w sumie tyle tak naprawdę. Nie wiem jak wy, ale zauważyliście, że większość creepypast nawiązuje do Herobrine'a? Coś mało kreatywności w tych twórcach minecraftowych horrorków. Znoczem akcja jest tego typu, że według tej historyjki sam twórca wjeżdża nam na salony i dojeżdża każdego gracza. I nikt się tego nie spodziewał, ale podobnie jak Herobrine buduje budowlę i ma jakieś odchyłki od świata. Z tą różnicą, że czasami mu się odmienia i stwierdza, że trzeba nam pomóc uwalić na łeb Herobrine'a. I teoretycznie na tym miejscu mógłbym powiedzieć o creepypaście Bobby1545, bo w pewnym sensie nawiązują do siebie, ale w ostatnim czasie Giant Alex dość mocno została spopularyzowana. Skąd powiązanie między tymi creepypastami? Giant Alex to nic innego jak giga wersja Bobby1545. Objawia się na konkretnym seedzie, konkretnej wersji, a dokładnie Optifine 1.12.2. na Peacefulu. Przemierzając Sida, autor natrafił na wielkie ślady, które zostawiła zjawa. Im dłużej przemierzał danego Sida, tym śmielej Giant Alex się objawiała. Według historii zobaczył ją dopiero na nagraniach, ale nigdy więcej nie spróbował odpalić jeszcze raz tego Sida. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwonem oraz oczywiście łapę w górę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Na razie. Cześć.